Maciej Biskup, witam Państwa serdecznie. Czas na wydarzenia. Podpalenie domu jednorodzinnego, który odpowiadał rysopisowi sprawcy. Kładka Ken w prokuraturze. Będzie powołany biegły z zakresu budownictwa. Cztery osoby bez dachu nad głową oraz straty na ponad 300 tysięcy złotych to skutki pożaru domu jednorodzinnego w Brodowie w gminie Rudna, z którym walczyło 5 jednostek Straży Pożarnej z powiatu lublińskiego. Jako przyczynę pożaru wskazuje się podpalenie. Podejrzany o to jest 37-letni mieszkaniec Lubina, który trafił już do tymczasowego aresztu. Po przybyciu na miejsce strażacy w pierwszej kolejności zajęli się opanowaniem płomieni wydostających się ponad dach budynku oraz sprawdzeniem wspólnie, czy w którymś z mieszkań nie ma osób poszkodowanych. Do całkowitego ugaszenia pożaru konieczna okazała się rozbiórka połowy dachu i podłogi. Po ugaszeniu pożaru policjanci wraz z kolegami ze Straży Pożarnej weszli do budynku celem sprawdzenia pomieszczeń. W jednej z piwnic zauważyli mężczyznę, który odpowiadał rysopisowi sprawcy podanego przez świadków. Okazał się nim 37-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego. Został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. To nie była pierwsza próba podpalenia domu mieszkalnego przez 37-letniego mężczyznę. W toku czynności funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna ten w przeszłości próbował już podpalić ten sam budynek mieszkalny, jednak nieskutecznie. Funkcjonariusze przedstawili mężczyźnie zarzut uszkodzenia mienia poprzez podpalenie dachu i poddasza budynku mieszkalnego. Na miejscu przesłuchano świadków zdarzenia oraz wykonano oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Jakie te czynności pozwolą na dokładne ustalenie okoliczności przyczyny tego pożaru? Za swój czyn mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem z uwagi na to, że był już wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu oraz działania w warunkach recydywy. Teraz grozi mu do 10 lat więzienia. Czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dopuściła się zaniedbań, które spowodowały zawalenie się części kładki w Lubinie? Będzie to wyjaśniać miejscowa prokuratura rejonowa. Doniesienie do prokuratury złożył Urząd Miejski w Lubinie. Postępowanie prowadzone jest w sprawie, ustalamy, czy zaistniały przesłanki przestępstwa określonego w artykule 174 paragraf 1 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 91a prawa budowlanego. Nikomu do tej pory nie przedstawiono zarzutów. Prokuratura zbada, czy istniało realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. Kolejnym etapem badania będzie to, czy w odpowiedni sposób i w odpowiednim zakresie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad były przeprowadzane konserwacje, czy konserwacje były przeprowadzane terminowo, czy można było spodziewać się, że to oberwanie jednego przęsła nastąpi, i w tym celu będzie powołany biegły z zakresu budownictwa. Przęsło kładki nad drogą krajową nr 3 zawaliło się w nocy z 14 na 15 kwietnia. W tej chwili GDDKiA realizuje wytyczne Dolnośląskiego Nadzoru Budowlanego. Delegacja przedstawicieli wupertalskich służb pożarniczych odwiedziła Legnicę, by przyjrzeć się z bliska pracy miejscowych strażaków. Obie strony liczą, że spotkanie jest równocześnie początkiem owocnej współpracy formacji w Niemczech i nad Kaczawą. Strażacy z JRG2 na legnickich piekarach dali krótki pokaz ratownictwa drogowego, któremu z uwagą przyglądali się ich koledzy z partnerskiego Wuppertalu. Wnioski? Różnic gołym okiem nie widać, jednak legnicy pożarnicy przekonują, że pod względem wyposażenia nie mogą mieć kompleksów. Jeżeli chodzi, mogę powiedzieć, urządzenia, naprawdę nie mamy się czego wstydzić, są bardzo podobne. To jest, powiedzmy, bardzo dobry sprzęt i podobnie wygląda to w Niemczech. Tak więc ten sprzęt już uzgodniliśmy, że mamy na podobnym poziomie. Wymiana doświadczeń między szefami formacji w Legnicy i Wuppertalu może przynieść korzyści w przyszłości, gdy miasta będą musiały sobie radzić na przykład z wielką wodą. W przeszłości nadkaczawskie miasto korzystało już z zagranicznej pomocy, choćby w 1997 roku. Ja akurat nie pracowałem wtedy, pracowałem w Jaworze, tak więc nie mam doświadczenia, jak to wyglądało. Natomiast te wymiany były, na pewno część na przykład pomp, które dostaliśmy w tamtych czasach, były na przykład sprowadzone ze Szwecji i podarowane dla Legnickiej Straży Pożarnej, które do dzisiaj
funkcjonują i jeszcze służą. Obie strony zapowiedziały, że w razie potrzeby będą wspierać się w sytuacjach kryzysowych. Gdy rzeka Wuper wystąpiła z brzegów, z Legnicy płynęły do Wuppertalu zapytania o potrzebę pomocy. Podobnie ma być, jeśli niebezpiecznie podniesie się stan Kaczawy. Jeżeli Legnica będzie w trudnej sytuacji, wystąpią u nas jakieś anomalia pogodowe, czy jakieś inne katastrofalne w skutkach wypadki, to pada już deklaracja rzeczywiście, że oni służą nam pomocą, ale tego typu działania niestety będziemy uzgadniać na szczeblu ministerialnym. To była pierwsza wizyta szefa Wuppertalskiej Straży Pożarnej w Legnicy. Po pokazie ratownictwa drogowego delegacja miała czas zwiedzić miasto i usiąść do stołu z przedstawicielami ratusza, by wymienić się cennymi doświadczeniami. A dziś w programie zobaczymy jeszcze... Remontują szkoły. Wykonujemy takie bieżące remonty. Lotny festiwal piwa w Lubinie. Moment takiej szeroko pojętej rozrywki. Minęła już pierwsza połowa wakacji. Za niespełna miesiąc uczniowie wrócą do szkolnych ławek i tu może pojawić się miłe zaskoczenie wśród uczniów. Trwa bowiem remont niektórych szkół w Lubinie. Cisza i pustka na szkolnych korytarzach może oznaczać tylko jedno – trwają wakacje. Dla uczniów jest to czas na odpoczynek od nauki, zaś dla placówek, do których uczęszczają, to idealny czas na remont. Głośne prace i naprawy niezbędne funkcjonowaniu placówek z pewnością nie sprzyjają nauce uczniów. My co roku w okresie wakacji wykonujemy takie bieżące remonty w placówkach należących do Urzędu Miejskiego w Lubinie. To są, przypomnę, wszystkie budynki, w których są przedszkola miejskie oraz szkoły podstawowe. W tym roku w placówkach nie ma konieczności przeprowadzania dużych i skomplikowanych remontów. Do takich największych prac, które wykonywaliśmy, należała wymiana posadzki w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 12, remont dachu w szkołach podstawowych nr 1, 3 i 12 oraz remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 1. Oczywiście na bieżąco są też remontowane klasy i pomieszczenia, które są adaptowane na nowe pomieszczenia do nauki. Na ten cel z budżetu miejskiego przeznaczono 1,5 miliona złotych. Czajniki, telewizory, płyty, odzież czy budzik. Sprawca włamywał się do altanek ogrodowych w Lubinie i zabierał wszystko, co miało jakąkolwiek wartość. 41-letni mężczyzna został zatrzymany i usłyszał aż 21 zarzutów dotyczących kradzieży i włamań. Policjanci namierzyli podejrzanego, który, jak się okazało, dokonał przynajmniej 21 włamań na terenach ogródków działkowych w Lubinie. Zdaniem funkcjonariuszy, mężczyzna z kradzieży uczynił sobie stałe źródło dochodu. 41-latek nie był wybredny w kwestii przedmiotów, jakie kradł. Były to m.in. elektronarzędzia, czajniki, telewizory, płyty z muzyką, ale również kombinezon malarski i budzik. Łączną wartość skradzionych przedmiotów pokrzywdzeni wycenili na blisko 9 tysięcy złotych. Kiedy mężczyzna włamywał się do altanki, w której nie znalazł nic, co mógłby ukraść, potrafił również zrobić sobie kawę i spędzić w niej noc. Jak ustalili policjanci, 41-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwa, więc tym razem działał w warunkach recydywy. Teraz losem mężczyzny zajmie się sąd. Zamiast siedzieć w domu przed telewizorem czy komputerem, spędzają czas na świeżym powietrzu i dobrze się bawią. Każdego dnia na uczestników projektu Trener Osiedlowy czeka wiele atrakcji. Kolonie nad morzem, obóz w górach lub zagraniczne wczasy. Nie wszystkie dzieci mogą skorzystać z takich wakacyjnych propozycji. Te, które spędzają letnie miesiące w mieście, wcale nie muszą jednak narzekać na nudę. Wiele sportowych atrakcji przygotowali dla nich trenerzy osiedlowi. Na moim akurat boisku mam dzieci w rozbieżności od 6 lat do 16 nawet. Zdarzają się 17-latkowie, ale oni bardziej już wolą takie typowo męskie rozgrywki typu piłka nożna. Dzieci właśnie młodsze, takie do 16 lat, korzystają z różnych gier i zabaw podwórkowych na boisku, ale najbardziej oczywiście w porze letniej wchodzi w grę oczywiście basen odkryty. Trenerzy dbają o to, aby dzieci mogły poznawać różne dyscypliny sportowe i zachęcają do fizycznej aktywności na świeżym powietrzu. Też ludzie, niektórzy nie wiedzą, że dzieci mogą robić całkiem coś innego niż granie na komputerze, przed komputerem czy na PlayStation. Także między innymi zapraszam wszystkie dzieciaki z okolicy SP2, jak i innych okolic, bo rzeczywiście każda szkoła ma swojego trenera osiedlowego. Także zachęcamy jak największą liczbę dzieciaków, i tych młodszych, i tych starszych, bo dla każdego coś się znajdzie na pewno, na każdym boisku. I rzeczywiście, młodym głogowianom uczestniczącym w wakacyjnych zajęciach nuda nie straszna, bo osiedlowi trenerzy codziennie zapewniają im moc wrażeń. Na przykład gramy w piłkę nożną i pan wymyśla po prostu zabawy. Gramy w murarza. Co jeszcze?
Ewą po prostu w berka gramy na początek. Biegamy, bawimy się. Czasami nawet możemy się bawić berka schowanego. W domu można się nudzić, siedzieć przed komputerem, a tutaj można się poruszać. Z przygotowanych przez animatorów propozycji korzystać można 3 razy w tygodniu w godzinach dopołudniowych. Lane i butelkowe, ciemne i jasne, pszeniczne oraz chmielowe, do tego pokazy ważenia piwa, jak i testy rozpoznawania smaków i aromatów oraz muzyka na żywo. Tych wszystkich atrakcji będzie można doświadczyć podczas 2. edycji Lotnego Festiwalu Piwa, który odbędzie się na lubińskim rynku. Browary rzemieślnicze, m.in. ze Śląska czy Wrocławia, przyjadą do Lubina już w ten weekend. Impreza rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. Od 15 do 22 jesteśmy w piątek, w sobotę od 12 do 22 i w niedzielę od 12 do 20. Na uczestników imprezy czeka wiele atrakcji. Lotny Festiwal Piwa to miał być taki moment takiej szeroko pojętej rozrywki. No, oczywiście degustacyjny, oczywiście, że jesteśmy tutaj po to, aby też właśnie pokazać te akcenty piwne, ale dodatkowo dołożyć tej atrakcyjności poprzez właśnie różne takie występy artystyczne. Ciekawostką jest, że w gminie Lubin produkowane jest piwo, które weźmie udział w festiwalu. Tworzy się tu browar, Gwarek się nazywa, który też jakby związany, Gwarek, jakby tutaj też ta nomenklatura nie bez przyczyny, ponieważ jest to związane z górnictwem. Ta nazwa bezpośrednio tutaj w Lubinie pochodzą, więc jest to reperkusje. Mam nadzieję, że też przełożyliśmy się trochę do tego, że po zeszłorocznej edycji, właśnie poprzez to, że można było zobaczyć nas tutaj na żywo i rozmawialiśmy z założycielem tego nowego tworu i właśnie też nam wspominał, że był tutaj. Mam nadzieję, że też troszeczkę go przekonaliśmy do tego, żeby spróbował swoich sił właśnie w tym browarnictwie i taki twór od tego roku już funkcjonuje. Oprócz browarów przy lubińskim ratuszu zjawią się także znane już mieszkańcom food trucki. Z mobilnych wozów zjemy nie tylko burgery, frytki czy zapiekanki, ale i spróbujemy specjałów z orientalnych kuchni, na przykład pierożków. Kapryśna pogoda nie odstraszyła uczestników kolejnego rodzinnego festynu pod hasłem Wakacyjne strefy animacji. Tym razem plenerowa impreza zawitała na osiedle Kopernik. Tam liczy się przede wszystkim dobra zabawa i czas spędzony z najbliższymi. Właśnie taki cel przyświeca plenerowym piknikom, które w czasie wakacji organizowane są w różnych częściach miasta. Tak, żeby spędzić ten czas razem. Tak jak jest tutaj 5 organizatorów, tak każdy ma różne cele. Jedni uczą pierwszej pomocy, drudzy uczą malowania, trzeci śpiewania i tak dalej, ale mamy jeden wspólny cel. Po to, żeby rodzina była razem, po to, żeby była ta profilaktyka w dużym stopniu odzwierciedlona tym, że mogą tutaj być, że mogą w bezpiecznej strefie wspólnie się bawić, animować w sposób przyjazny i właściwy dla rodziny, dla dzieci i młodzieży. Na uczestników rodzinnego festynu czekały liczne konkursy, gry i zabawy. Nie zabrakło także dmuchanego placu zabaw, cukrowej waty i malowania buziek. Drugi festyn. Na pierwszym festynie śpiewaliśmy i tam mieliśmy swoje talenty wokalne, a tutaj szukamy talentów wszelakich. A więc dzisiaj w poszukiwaniu talentów odwiedzamy stoiska animacji, budujemy, malujemy, robimy wielkie akwarium. Ważna była jednak nie tylko dobra zabawa, ale także edukacja. Podczas imprezy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przypominali policjanci, a strażacy uczyli, jak udzielać pierwszej pomocy. Pierwsza pomoc to jest podstawowym krokiem do pomocy dla drugiego człowieka. W każdej sytuacji może być, że nawet nam w rodzinie będzie potrzeba udzielić pomocy, bo środowisko mamy, jakie mamy. Uczymy dzieci podstawowych, żeby zachować ten numer telefonu, wykreślić, co jak zrobić, obsługę defibrylatora, współpracę z kimś drugim, jak jest, są obok. Piknik pod chmurką cieszył się sporym powodzeniem, bo dopisali zarówno starsi, jak i młodsi mieszkańcy. Wszystkim taka wspólna zabawa bardzo się podobała. Postanowiłam przyjść dlatego, że chciałam się dowiedzieć różnych rzeczy na temat straży albo pomagania innym. Zobaczyłam, jak można pomóc osobie, która leży na ulicy i nie oddycha lub straciła przytomność. Spotykałem się przede wszystkim dzieci, spotykają rówieśników, bawią się, rozumieją się nawzajem, więc to tylko na plus. Najbardziej mi się podobały te gry tam i
Chciałabym jeszcze pójść na tą straż, bo nie byłam. Myślisz, że fajne takie wydarzenia dla was dzieciaków? Tak. Dlaczego? Bo ja normalnie przez całe dnie to siedzę w domu i się nudzę. Tak to chociaż wyszłam z koleżankami na dwór. Żeby dzieci mogły skorzystać z każdej okazji, żeby się bawić i być w zespole właśnie. W zespole z dziadkami, z rodzicami. To by było im najbardziej wesoło. Jak najwięcej takich imprez powinno być. Powinno być jak najwięcej, więcej muchawców, więcej takich możliwości, żeby te dzieci mogły się integrować, a nie bawić się tylko w swoim tam kątku w domu. Kolejny rodzinny festyn zaplanowano na 21 sierpnia. Zabawa odbędzie się na terenie Głogowskiej Mariny. A w wydarzeniach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.